Mami LP, dzień dobry, co u ciebie? Oh, good. You know, hanging in there, trying to get, you know, make sense of life. Jak my wszyscy teraz, szczerze mówiąc. Bardzo miło cię widzieć, chciałam powiedzieć. Może nie na scenie, ale zawsze, zawsze to miło. Czy my w ogóle zostaliśmy cię u ciebie w domu? Yes, I'm in my own home. To się bardzo dobrze składa, bo chciałam cię poprosić, czy mogłabyś nam pokazać taką rzecz, jedną z domu, która ostatnio stała się takim twoim przyjacielem w tych pandemicznych czasach. Nie wiem, mebel, może książka, płyta, cokolwiek. Masz coś takiego? This is my favorite mug. This is from a friend of mine. Piękny! Co jest w środku? Coffee. And it's not... Yeah, it's a little so this humongous songwriter that I'm friends with that's like kind of like been a mentor a bit to me, Billy Steinberg. He wrote like songs like True Colors and stuff. It's a gift from him, so yeah. Czyli kubek z historią, można powiedzieć, ale szczerze mówiąc, miałam taką małą nadzieję, że to będzie gitara, wiesz? No singing, it's very early in the morning. I just got this guitar, so it's really nice. Yeah, it's just really nice. To może zagraj nam po prostu jakąś piosenkę, taką jedną, twoją ulubioną, która cię zawsze wprawia w pozytywny nastrój. Oh God, so many. I don't know, what I was just playing. My new song. Last time I saw you, we did go in the closet at the shelf of my mind. We were happy and on it. There were too many people. It was fun, it was evil. We both took the ride. Yeah. To ja dodam, że to był taki przedsmak tej dzisiejszej premiery, wiecie? LP, chciałam powiedzieć, że twój głos jest tą rzeczą dla nas, która nam zawsze poprawia humor i pojawia się uśmiech na twarzy. I miss Poland, man. I really miss you guys. It's, you know. My też za tobą tęsknimy bardzo. W ogóle ta piosenka, ona jest chyba o tęsknocie, prawda? Za ludźmi, za tym, że można się spotkać, poimprezować, nawet porobić te głupie rzeczy, ale przynajmniej razem, nie? Yeah, well, I know we're missing it. You know, I think we'll kind of forget how much we missed it when we get there. But it's definitely, you know, going to make us appreciate how much we miss each other. You know? Myślę, że wam, artystom, przede wszystkim tych koncertów brakuje. A tobie to pewnie też gwizdania pod sceną twoich fanów, bo akurat w twoich piosenkach gwizdanie to jest znak rozpoznawczy i w tej nowej też jest. Czy dałabyś radę nas nauczyć tego gwizdania tuż przed premierą? We're just like that. Okej. Okay. Teraz ja próbuję. Chyba dobrze? Okej. Okay. You nailed it. Oh, you could, well, absolutely, next time we're I'm on stage, I'll invite you up for a whistle-off. O mamo, z chęcią. Naprawdę, ja jeszcze do tego czasu zdążę poćwiczyć parę razy, nauczyć się porządnie to gwizdać, okej? Okay? Więc jak przyjedziesz, to już będę gotowa. Natomiast no teraz to chyba jesteśmy gotowi na to, żeby zagrać tę piosenkę dla naszych słuchaczy. I czekamy na specjalną dedykację. This song is How Low Can You Go? And it's I think it's kind of a mood piece. It's like it's kind of a sultry, kind of sexy song, and it's an escape. That's all. An escape from real life. Wszystkich z internetu w takim razie zapraszamy już teraz, żeby włączyć RMF FM i posłuchać premierowo najnowszej piosenki LP. A tobie, LP, dziękuję w takim razie, że wpadłaś, że byłaś, że mogliśmy się usłyszeć, zobaczyć. Tęsknimy za tobą, chciałam powiedzieć. Wpadaj do nas jak najszybciej, dobrze? Czekamy na ciebie. I miss you too. I miss you too. I'm waiting for you. I wait for you, Poland.